Drugi list świętego Piotra, rozdział pierwszy, wiersz trzeci i czwarty. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu do którego na tym świecie doprowadzają rządze. Jednokrotnie jest tak, że kiedy człowiek ma jakiś problem z grzechem, z jakąś słabością, z czymś sobie nie radzi, z jakimś nałogiem, tłumaczy to sobie wtedy, że tak już musi być, nie daje rady i trzeba to zaakceptować, ale to jest kłamstwo diabelskie. Czytamy dzisiaj w tekście, że Bóg nas wszystkim obdarował, czego potrzebujemy do życia i pobożności? Bóg nie kłamie, Bóg nie jest gołosłowny, Bóg jeżeli mówi, to też tak działa, tak postępuje względem nas, obdarowuje nas wszystkim, wszystkim to wszystkim, czego potrzebujemy do takiego życia, by się Bogu podobać. Dlatego wszelkie Argumentowanie, tłumaczenie, że już taki jestem, że takie okoliczności mojego życia, że taka teraźniejszość, że taka przeszłość mojego życia, że może trudne dzieciństwo i absolutnie nie chcemy tutaj umniejszać różnych traum życiowych czy niesprawiedliwości, krzywd, jakie ktoś mógł doznać, a zresztą każdy gdzieś doznaje jakiś krzywd. Nie umniejszamy tego, jednakże nie może to być takie nasze alibi, nie może być to argument, dla którego dzisiaj mówimy: No, to mam jakieś swoje grzeszki, chociaż nie ma małych i wielkich grzechów. Grzech jest grzechem i no trzeba to zaakceptować. Nie trzeba tego akceptować nie wolno tego nawet akceptować bo Bóg obdarował nas wszystkim, czego potrzebujemy. Aby żyć pobożnie, aby się Jemu podobać i Jemu chwałę oddawać. Wszelkie takie tłumaczenie, szukanie takich wymówek dla swojej jakiejś grzeszności, czy upadków, czy złych rzeczy, które może nawet gdzieś tam pielęgnujemy, wprowadza nas na ścieżkę odstępstwa. Prowadzi nas na ścieżkę kompromisu, który coraz bardziej odciąga nas od prawdy Jezusa Chrystusa, od Jego obecności. Bóg wyznaczył dla nas drogę, którą mamy iść, wartości, granice, w których mamy się poruszać jako wierzący i w tych granicach mamy się też odnajdywać. Czytamy tutaj, że jesteśmy obdarowani boską naturą. Przez Boże obietnice. Oczywiście musimy stwierdzić to, że ta boska natura, natura Jezusa Chrystusa, dlatego, że jesteśmy zrodzeni, przez Boga, to mamy Bożą naturę, i w tej naturze Bożej, świętości, czystości, sprawiedliwości, miłości i prawdy, chcemy żyć. Zostaliśmy obdarowani przez Bożą obietnicę, abyśmy przez te Boże obietnice, czyli to jest Boże dzieło, Boże słowo, obietnica i wypełnienie tego słowa w naszym życiu, Doprowadza nas do tego, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Tak też chcemy żyć. Nie chcemy ulegać zepsuciu, procesowi zepsucia, oddalania się od Boga. Człowiek, kiedy łapie kompromis z grzechem, z jakąś nieprawością, doprowadza do tego, że jego sumienie staje się coraz mniej czułe, coraz mniej wrażliwe. I nawet Duch Święty niejednokrotnie nie jest w stanie już dotrzeć do takiego człowieka, bo jest zamknięte. Serce, znieczulone sumienie. A więc zauważmy, jest jeszcze taka ważna prawda tutaj, która daje nam taką wskazówkę, jak ma to się wydarzyć, jak ma to być rzeczywistością w naszym życiu, w jaki sposób. Jesteśmy obdarowani we wszystkim, wszystkim, we wszystkim, Ku, czemu? Ku temu byśmy prowadzili życie święte czyste, byśmy byli uczestnikami boskiej natury, to wszystko stało się przez obietnicę, ale Bóg to realizuje w naszym życiu przez poznanie Boga, przez poznanie tego, który nas powołał. I tu chodzi o nie tyle jakąś informację o Bogu, co relacje z Bogiem poznanie kogoś poznać być z kimś tak bardzo blisko połączonym w duchu duszy ciele to jest właśnie ten obraz aby być Połączonym z Bogiem, kiedy znamy Boga, kiedy wiemy, kim On dla nas jest, kiedy wiemy, że On jest źródłem naszego życia, siły, mądrości, a nawet gdy upadamy, On nas podnosi, nie musimy trwać w upadku, nie trwajmy, kochani, w jakimś upadku, nie usprawiedliwiajmy złych rzeczy. Jesteśmy obdarowani, aby żyć życiem świętym, bo sam Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest boska natura. Stajemy się uczestnikami przez Bożą obietnicę, obdarowani jesteśmy wszystkim, czego potrzebujemy przez poznanie Jezusa Chrystusa. Wzrastajmy w tej relacji, w tym poznaniu, w tej dobrej znajomości z Naszym Bogiem, zbawicielem Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. Panie, dopomóż nam tak żyć, aby nasze życie zawsze było wyrazem Twojej natury, Twojej. Czystości, świętości, sprawiedliwości, miłości i prawdy. W Jezusie Chrystusie. Amen.